makijaż i dobór torebek. Tak jak widzicie po tytule, będę decydować co z torebkami. Sama nie wiem co z nimi zrobić, czy mi się podobają czy nie, sama nie wiem do końca, musicie mi doradzić. Dlatego tutaj do Was przychodzę z live'em takim torebkowym bardziej. Ale najpierw make-up. Zanim torebki, to make-up. Dostaniecie też zaraz powiadomienie na grupie o live'ie, więc myślę, że więcej osób wejdzie. Grupa jest WhatsAppowa, macie link na dole. Zaczynamy. Zaczynamy, kochani. Zaczynamy z brwiami. Dajcie znać, jak tam u Was święta. I czy w ogóle dobrze mnie słychać i widać. To przede wszystkim. Hejka, hejka. No właśnie, w zeszłym tygodniu, powiem Wam, ten live się jakoś nie przetworzył na full HD, mimo że, wiecie, nadawałam w dobrej jakości, więc nie wiem, co tam się wydarzyło. Więc mam nadzieję, że tym razem i widać, i słychać. Wszystko jest ok, no to dobrze. To mam nadzieję, że też słychać. Mydełko z Claresy. Cześć Sandra, cześć Natalia. Mydełko z Claresy, mydełko do brwi. I lecimy z tym mydełkiem. Więc dajcie znać, jak tam u Was, widać i słychać, pisze Kasia, super, jak tam u Was święta, czy zadowoleni, czy wypoczęci. Ja powiem Wam, że u nas było fajnie tak na chillu, pierwszy raz byliśmy w święta w zasadzie na działce z rodzicami. Tak to pojechaliśmy tylko w niedzielę do babci, a później znowu wróciliśmy na działkę i naprawdę wypoczęliśmy, tak wiecie, bez spiny jakiejś. Tak wiecie, to ja miałam totalny luz, poczułam taki naprawdę prawdziwy, totalny luz. Właśnie jem babkę, bo dużo zostało jedzenia. O, my też mieliśmy przepyszną babkę, Darek zrobił taką wybitną, nasączaną. Czy polecam torebki od Louis? Raczej tak, jeżeli chodzi o jakość, to są ok. Raczej polecam, tak. Ale dzisiaj nie będzie torebek od Louis, będą dwie inne marki drogie. Może nie tak drogie jak Louis, ale nadal drogie. Także, także mi doradzicie co z torebkami. Po świętach lipa, choroba mnie dopadła, to współczuję Małgosiu. Siedzę w domu. No to przynajmniej może live Ci umili troszeczkę chorowanie. Mam nadzieję, że szybko Ci minie. Nie ma nic gorszego, jak się rozchorować. Po prostu jak było się dzieckiem, to się czekało, żeby zachorować, żeby nie iść do szkoły, a teraz człowiek nie chce chorować. Dzięki, Darek. Zdrowia życzę. Ja na szczęście odpłukać zdrowa. Baza będzie z By Terry nawilżająca i lecimy, słuchajcie, z jakimś mega prostym makijażem, takim po prostu upiększającym. I zaraz Wam pokażę te torebki. Czekam, a czekasz na torebki. Dokładnie tak jak mówisz, Karo. No, teraz się docenia zdrowie, nie? Cześć Emilka, cześć Sabina. Super, że udało mi się trafić na live. A dajcie znać, czy Wam się wyświetliło po prostu na YouTubie, czy przyszliście z Insta, czy może z WhatsAppa. Uwielbiam, jak na żywo nagrywasz. Dziękuję Ci bardzo. W końcu udało mi się trafić, pisze Asia. Bożenka pisze, hejo, Ania, Kasia. A jest w Holandii. O, właśnie wspominałam sobie Holandię. W weekend oglądam jakieś stare zdjęcia, jak do Darka jeździłam, mówię, Boże, mam ochotę jechać do Holandii. Ale jest tam tak teraz drogo, w sensie, wiecie, u nas jest też drogo, ale tam jest tak drogo. Z WhatsAppa, no to super, z powiadomienia na YouTube. A może ktoś z Insta przyszedł, czy nie ma nikogo z Insta? Pierwszy raz udało mi się trafić na live, pisze Natalka, no to super. Z YouTube'a. O, Darek też był w Holandii u braci. Jakie plany na dziś? Dzisiaj będę, słuchajcie, oprócz live'a idę zaraz na wystawę, bo mam zaproszenie, więc bardzo się cieszę i później mam event, na którym muszę być. Będę na nim krótko, bo później idę, słuchajcie, szybko nagrywać, bo mam, mierzymy do nagrania z Borna, tak? Ja chyba wracam do Holandii, bo tęsknię. Ja też tęsknię. Też tęsknię za Holandią. Miki z Insta przyszła. Super. Dobra, lecimy z makijażem. Bardzo prostym. Może dzisiaj zaczepię o tę kółkę. Lecimy z prostym makijażem. I cieszę się, że u Was wszystko ok po świętach. Podkład to będzie Eveline No Transfer. Ten Better Than Perfect No Transfer w kolorze 03. Sukienka Ci się podoba? Nat? Sukienka jest z Bonfrixa, wiesz? Mam taką różową i zamówiłam sobie teraz też niebieską, bo mi się fajnie sprawdza. Zaraz Wam pokażę w całości tą sukienkę, jak wstanę, bo będę Wam mierzyć te torebki i mi doradzicie. Bo sama nie wiem, czy je zostawić, wiecie, no taki dylemat, no ale nie są to tanie rzeczy i sama nie wiem, czy chcę wydawać taką kasę na te torebki teraz, czy w ogóle chcę wydawać, nie to, że teraz. Witam z Wrocławia. Cześć Sylwia. Więc zaraz Wam pokażę te torebki i pomożecie mi podjąć decyzję, czy ładne, czy nieładne. Na jaką wystawę? Na impresjonistów, nie? Tak.
na impresjonistów. Jest wystawa taka 3D, można powiedzieć, taka interaktywna, gdzie wchodzisz prawie że do obrazów. Ciastkuje mi się ten podkład. Spróbuj go użyć na bazie nawilżającej albo na jakimś kremie nawilżającym i nakładać gąbką. Może będzie lepiej. Na pewno bym go nie nakładała na bazy matujące albo na kremy matujące. U mnie dobrze wygląda, jak się go nakłada właśnie dosyć lekko gąbeczką. Czy kupić ten podkład, czy Better Than Perfect, czy może CC z Han? CC z Han jest najlepszy z tych wszystkich, które wymieniłaś, Sara. Coś w moim guście uwielbiam wystawę. No właśnie, Oliwier, ja też kocham wystawę. Idę dzisiaj też na event AA Wings of Color. Jakieś tam nowości będą. Tutaj nawet niedaleko mam. A później muszę lecieć właśnie nagrywać dla Was. Mierzymy. Musi iść do akceptu, słuchajcie, klienta. Eveline Liquid Camouflage w kolorze 03. Później linki do wszystkiego znajdziecie na dole. Wiecie, wszystko będziecie mieć wypisane na dole, to co używałam. Ja potrafię płakać na wystawach. Ja to potrafię płakać na operze. Boże, jak ja idę na operę, wiecie, czy słucham muzyki operowej, ja to mogę ryczeć. Mnie to tak wzrusza, nie wiem dlaczego. Kupiłam koreański SPF z Twojego polecenia, jest super niebieli, pisze Ania. No i super. To się cieszę, że Ci się sprawdza. Mi też się podoba. Mi też się bardzo podoba i jeden dałam też mojej mamie, bo też jej się bardzo spodobał, jak pokazywałam w moich materiałach, a miałam akurat dwa, to jeden jej podarowałam. Jak tam, słuchajcie, prezenty na zajączka, dajcie znać. Czy coś dostaliście, czy sobie coś kupiliście. Super Ci w niebieskim, jak byłem w Eindhoven. Rotterdam, Amsterdam, Haga. Samolotem wtedy leciałem po raz pierwszy tam i powrót. Wrocław, Eindhoven. No, ja bardzo lubię Eindhoven. Bardzo lubię. Takie mam dobre wspomnienia z Eindhoven. Fajne miasteczko. Ale z miasty holenderskich, chociaż nie byłam wszędzie, na przykład bardziej niż Amsterdam, mi się Rotterdam podoba. Rotterdam jest wspaniałym miastem. Takie fajne, studenckie, jednocześnie nowoczesne, jednocześnie takie tradycyjne, portowe. Bardzo fajne. Przypominam o łapkach. W tym momencie kciuka do góry. Kto wszedł? Ja wolę Hagę od Amsterdamu. Haga też fajna. Ja dostałam zajączka czekoladowego. My dostaliśmy od mamy, będzie na vlogu, słuchajcie, paczkę z Holandii. Dostaliśmy herbatki, dostaliśmy... Tylko mama też dobra, bo my prosiliśmy ją o herbaty z tego sklepu Albert Heijn, z tej sieciówy. A mama nam wysłała z Pickwicka brytyjskie herbaty. A my mówimy, takie herbaty to my mamy w Polsce. Dziękuję za każdą łapkę, dziękuję za każdą łapkę. Amsterdam jest przereklamowany jak dla mnie. Jest bardzo dużo, bardzo, bardzo dużo jest osób w Amsterdamie, bardzo dużo turystów. Jest fajne miasto, ale łatwo się zatracić, zgubić. Drogie poza tym bardzo miasto, bardzo drogie. To Wam pokazywałam ostatnio, nie, będzie o tym film, czyli Ma Fashion i Revolution. Kupiłam sobie ostatnio te produkty i nałożę sobie dzisiaj tego różu, trochę tego zmieszam. Ja się zabieram za ogarnianie ciuchów czterolatka, na sam widok mi się nie chce. Czy moje dziecko ma miliony ciuchów? No, myślę, że wszystkie dzieci, a później się chodzi i tak w tym samym. O, jak śmiesznie to wygląda. Także, no, u nas też miliony ciuchów, butów. Ale staram się mniej więcej na bieżąco to teraz sortować, ale też nienawidzę ani sortować, ani, słuchajcie, przeglądać, ani układać. Nienawidzę tego. Niektórzy mają taką metodę, że rzucają te ciuchy, tak wiecie, na stertę, czego też nie do końca lubię. Moja koleżanka tak robiła, że po prostu miała kosze na ubranka dla dzieci i rzucała je po prostu, tak wiecie, nieprasowane, tak na płasko. To jest taka właśnie metoda. No nie wiem, jakoś mi się tak nie podobało. Ale masakra z tymi dziecięcymi ubraniami. Na zajączkę dostałem 4-pak piwa, a dzieci moje bratanki to dostały i słodycze i zabawki wymarzone. No właśnie, te zabawki to, Boże, szaleństwo, nie? Spoko są te produkty, bardzo są spoko. Też Wam zostawię linka, jak znajdę. One są ogólnie w Hebe, ja to kupiłam. I teraz, słuchajcie, do konturowania wezmę sobie ten stick z Claressy, który jest taki popularny na Instagramie, nazywa się So Matchy w kolorze 04. I zrobię sobie lekki kontur. O tak. Na Euromaszcie byłeś w Rotterdamie. Widok na Rotterdam. Nie byłam tam. Nie byłam tam na tym Euromaszcie. Ale w Rotterdamie na pewno trzeba pójść na tą... Tam, gdzie jest to... Jak byłeś dawno, to nie było tego. Jest teraz taki food hall, to się nazywa.
I tam pokazywaliśmy wam to we vlogach. To jest taka wielka hala, gdzie macie różne jedzenie. Możecie sobie tam kupić czy orzeszki, czy ser, czy jakieś danie, zjeść na miejscu, czy zabrać do domu. Przeróżna kuchnia z całego świata. I to jest taka bardzo fajna hala, zadaszona. I namalowane są różne owoce, wspaniałe. Rotterdam się kojarzy ciężką pracą i Trójmiastem. Także lecę z tym stickiem. No i tak, kochani, u mnie, słuchajcie, tak się zaczęło, zaczął mi się tydzień w zasadzie dzisiaj. Top krem pod oczy, Inimini. Uwielbiam krem pod oczy z Inimini. Jest duża pojemność i jest wydajny, super. A drugi mój ulubiony to jest od Gosi z Pariensa. Pariens Magic Ten Eye Cream, też bardzo dobry. To są moje dwa super kremy pod oczy. Także dzisiaj zaczęłam, wczoraj zaczęłam pracę, ale dzisiaj, tak wiecie, nagrywanie. I teraz mam dwa dni na nagrywanie, jakieś eventy, wyjścia i tak dalej. Jutro też cały dzień będę nagrywała. Crazy time. Crazy time mam to nazwać, bo mówiłam właśnie moim dziewczynom, że ten zamęt. A z Bobbi Brown. Pod oczy ten krem? Okej, jest. Nie jest moim jakimś takim, wiesz, top, ale jest spoko. Z Bobbi Brown polecam tą bazę witaminową, ona jest naprawdę spoko, nawilżająca. Tak, żeby się, wiecie, donawilżyć. Czy mam marzenie podróżnicze? No niezmiennie jest to Japonia. Bardzo bym chciała jechać do Japonii. O, ja też, takie samo. No. Bardzo bym chciała jechać, ale kurczę, wiecie... No, daleko. Długi lot. Czekaj na dwa tygodnie. Tak, czekaj na dwa tygodnie. Mieć naprawdę worek pieniędzy. Worek pieniędzy, dokładnie, no. No po co, pojedziesz i co? Będziesz sobie odmawiała wszystkiego? No właśnie, będziesz. No właśnie, chcesz bo wydać... Bo tak daleki kierunek, nie tak jak do Berlina, że możesz sobie pojechać w każdej chwili. Tak, czy wrócić, no to już jest wydatek. Zdecydowanie Japonia. No. Zdecydowanie. Tak, uwielbiam książki o Japonii. Bardzo ciekawa kultura. Wtedy się muszę z Emilką spotkać, jak polecę. Karo, może zdradzić, jakie filmiki, jakiej tematyce będą na kanale w najbliższym czasie, pyta Agnieszka. Bobbi Brown Pale Yellow Puder. O. Słuchajcie, czego się możecie spodziewać? Będzie sporo mierzymy na wiosnę, będzie sporo mierzymy. Będę też miała butowniczkę z butami odkrytymi. Zamówiłam przez... podczas wolnego zamówiłam buty, więc tego się możecie spodziewać. Będzie butowniczka, będzie... Co jeszcze będzie ciekawego? Będzie sporo Get Ready With Me, będzie Get Ready With Me na pewno drogeryjne, więc będzie tego sporo. Czy wiosenne przygotowanie ciała na samoopalacz wleci? Będzie, będzie. Ja w ogóle mam teraz już... Jestem już wysmarowana takim kremem brązującym. Tutaj widać pewnie plamę. Widać czy nie widać? Tu mam plamę. Może nie tak bardzo nie widać, ale jak się obudziłam, mówię, o nie, zawsze się budzę i tak patrzę po rękach tylko, jak się budzę. O nie, widać jakieś plamy. Dobra, mamy to. Jeszcze odrobinkę bronzera w takim razie. O, odrobinkę jeszcze dołożę. Moją ulubioną mandalę z Glam Shopu. Dzień dobry, księgowa w dresie. No hej, jaki rozmiar Ocean's Apart nosisz? L, ale noszę też czasami XL. Zamówiłam sobie teraz bluzy, słuchajcie, to zamówiłam sobie XL, bo powiem wam szczerze, że troszeczkę, ponieważ to z bawełna, troszeczkę mi się zmniejszyły po praniu, więc chyba jednak wolę XL sobie zamówić, ale leginsy L-ki sobie zamawiam. Także jak bawełna, to teraz już jestem nauczona, żeby zamawiać trochę większy rozmiar. Uwielbiam Get Ready With Me, lubię mierzymy. Pozdrawiam z domku na wodzie z Wyrębów. O, Jasia, muszę sobie zgooglować. Te domki na wodzie to jest hit. Singapur, Natalka pisze. Też fajnie. Czy myślałam o solarium? Nie, nie chodzę do solarium i nie opalam ciała, ponieważ jest to szkodliwe. Jako nastolatka chodziłam oczywiście do solarium. Kto nie chodził? No każdy miał karnet do solarium. Każdy się męczył. Chyba tylko ty, Betty, nie chodziłaś, nie? Dobra, Micro Precise brow pencil z Eveline. I w ogóle muszę wam powiedzieć, że zapowiada nam się fajne lato, jeżeli chodzi o współpracę, wiecie, takie współtworzenie produktu z markami. Dzisiaj rozmawiałyśmy z Anią Zulalow i z jej siostrą, Aśką. Ustalaliśmy datę premiery naszej wspólnej kolekcji. Słuchajcie... Pa, Karolina, muszę lekko pójść, Czemka, przepraszam. Trzymaj się, Darek, dzięki, że byłeś. Słuchajcie, będziemy mieć przepiękną kolekcję. Już widzieliście pewnie na Instagramie zapowiedzi. Taką turkusowo,
koralową i data premiery to jest oficjalnie 8 maja. Po majówce, bo tak zastanawialiśmy się, czy puszczać przed majówką, czy puszczać właśnie po majówce i stwierdziliśmy, że po majówce, jak już wszyscy wrócą, bo jednak dużo osób sobie przedłuża ten weekend majowy o jeszcze sobotę, wiecie, ten piątek tam wypada, sobota, niedziela, więc to się robi cały tydzień, tydzień majówkowy w zasadzie. I podjęliśmy dzisiaj decyzję, że kolekcja wychodzi 8 maja. Czy tylko ja mam dramatyczną jakość obrazu? To napiszcie, czy jakość obrazu jest dobra, czy słaba, bo jeżeli może masz coś z netem, ty też masz złą jakość. Ulala, to czekajcie chwilkę. Spróbujemy. Jakość jest ok, obraz jest dobry. Jest dobra. Aha, no to dobra, to ja nie zmieniam. Jak macie kiepską, to trzy kropeczki na dole i sobie zmieńcie jakość. Trzy kropeczki na dole i sobie zwiększacie, zwiększacie sobie na lepszą jakość obrazu. Oj tak, w końcu urlop porządny będzie od 28 kwietnia do 8 maja. No właśnie, i dlatego wybraliśmy 8 maja na premierę, żeby już wiecie, no widzicie, no właśnie, dzisiaj mieliśmy dyskusję o tym rano z godzinę, dywagowałyśmy. Tak. Jeszcze jest dobrze, że się z Anią i z Aśką dzwoniłyśmy, z Lulalow. Tak, już mało dni, tak jak ja mówiłam, tak. Tak. No każdy bierze sobie jakiś tam, ludzie będą, że tak powiem, rozjechani w rozjazdach, to tam. A zamówicie sobie, jeżeli ktoś sobie coś zamówi, a tych produktów będzie sporo z Lulalow, naprawdę będzie sporo w tym princie, wiecie, będą ich klasyczne rzeczy, ale też będzie kilka nowości, których jeszcze nie mieli. Zamówicie sobie coś na przykład do paczkomatu i no i co, no i na przykład wam przepadnie, bo będziecie akurat na wyjeździe. No więc tak pod tym kątem myśleliśmy, kiedy tą kolekcję puścić. Dobra, ale mi się podobają, słuchajcie. Czy mierzymy ze strojami sportowymi? Wiesz co, Magda, może bym zrobiła, ale nie jestem fanką strojów sportowych za bardzo. Ja nawet jak ćwiczę, to po prostu ćwiczę w bawełnianym podkoszulku często. Mam oczywiście stanik sportowy czy leggings, ale t-shirty często mam zwykłe. Więc nie mam jakiejś takiej zatrważającej ilości tych strojów sportowych, wiesz? Ale może kiedyś nagram, kiedyś nagrywałam. Czy polecam szczotkowanie ciała? Bardzo, bardzo polecam. To nie tylko fajnie wpływa na skórę, też sprawia, że włosy nie wrastają po goleniu, ale też bardzo rozpręża mięśnie i po prostu poprawia samopoczucie. Zdecydowanie. Dobra, lecimy z brązową kredką do oczu, to będzie Glam Shop Glam Bronze. Tak się nazywa ta kredeczka, ale nie, najpierw może sobie walnę tutaj troszeczkę bronzera. Troszeczkę bronzera albo brązowego cienia i wezmę sobie tą paletkę z Eveline w kolorze But Why Not. I było tu pytanko o... Wow, czekajcie. Na wyświecanie się strefy T. Popijam kawkę, moje latte, na mleku owsianym. Na wyświecanie się strefy T. Co na strefę T? Nawilżanie. Ja już się nauczyłam po latach walki z moją strefą T, przetłuszczającym się nosem i brodą i tutaj czołem, żeby przestać ją matowić w kółko. Tylko nawilżać. To jest jedyna opcja. To jest jedyna opcja, słuchajcie. Tutaj biorę brązowy cień. Ja kiedyś strasznie z tym walczyłam, szczególnie jak byłam w liceum, wiecie, non-stop pudrowałam, odciskałam. Wiecie, kiedyś nie było fajnych kosmetyków. I kiedy, słuchajcie, nie było w ogóle świadomości, że matowiąc, nakładając alkohol, wiecie, toniki z alkoholem, że tak naprawdę niszczysz sobie tą barierę hydrolipidową, więc tylko i wyłącznie nawilżanie i przywracanie nawilżenia skórze, bo wbrew pozorom często skóra problematyczna czy tłusta jest skórą, może być skórą odwodnioną, wiecie? Dlatego tak zaczyna się tłuścić, żeby automatycznie sama chce przywrócić nawilżenie. Więc spróbuj z nawilżaniem, spróbuj mocno nawilżające kremy, lekkie, nie muszą być gęste, mogą być lekkie, mogą być w formie żelu, ale kosmetyki nawilżające, a nie matowiące, myślę, że powinny się sprawdzić. Coś tu było pytanie o TikToka, co sądzisz o TikToku? Spoko, zrobiłam smaka na kawę. Trzeba sobie... Dla przedsiębiorcy ten długi weekend to nie zawsze taki korzystny, to prawda, jako przedsiębiorca łączę się. Dokładnie. Tak jak ja, zwykły t-shirt i leginsy z matrasa, matersa, najzwyklejsze, najpierw sprawdzają się do ćwiczeń. Ja lubię, ja ponieważ ćwiczę lekko, jakąś jogę czy coś, rozciąganie to też. Wiesz co, Karo, jestem przerażony kontentem na TikToku live, tam, jaka tam patologia. No właśnie,
Dlatego mam takie love-hate relationship z TikTokiem. Jest tam dużo fajnych treści, ale często możemy się zatracić w tym, że w zasadzie to wychodzimy stamtąd zmęczeni, że wychodzimy stamtąd jacyś tacy w zasadzie nic nie zyskując, nie wiem, nie ucząc się niczego. Wolę Instagrama, bo jednak Instagram jest bardziej, ja mówię pod kątem tych krótkich filmów, Reelsy i tak dalej, bardziej estetyczny. Jest Instagram po prostu sam siebie, jest takim medium bardziej estetycznym. TikTok, tam nie ma tej estetyki, tam jest zabawa, tam jest szaleństwo, tak, ale nie ma tej estetyki, nie ma tego, nie wiem, moim zdaniem filmy są mniej przemyślane. Claressa rozświetlacze i najlepszy jest ten środkowy. Troszeczkę sobie nałożę tu. Synek korzysta ze śpiworka Lulalove, a ty masz szczotkę, Ania. Ja też mam szczotki różne. Ja bardzo lubię tą szczotkę z Lulalove. Może ten... Nie, ma, nie jest taki oślepiający ten rozświetlacz. Niestety jestem przyzwyczajona do mojego. Co chciałam powiedzieć, że ja najbardziej z Lulalove lubię tą szczotkę długą, wiecie? Ona jest świetna. Dobra. Teraz co chciałam zrobić, to chciałam nałożyć sobie iskry na powiekę i nakładam kolor nielegalny. Zobaczcie, jak to się błyszczy. Pięknie. Kiedy podcast? Czekamy. Umówiłam się z Darkiem, że w przyszłym tygodniu zaczniemy to nagrywać. Musimy pomyśleć nad jakimś fajnym tłem, mikrofony już mamy. Także tak, bardzo bym chciała już ten podcast nagrywać, bo już odwlekam to. To się bardzo, słuchajcie, świeci. Ale nie zawsze to... zależy w jakim świetle. Jakie mleko owsiane najczęściej wybierasz? Różnie, wiesz. Tańszy zamiennik, najlepsze mleko owsiane, najtańszy zamiennik jest Biedronca. Tylko nie w kartonie, tylko w plastikowej butelce, która jest w lodówce. Nie podam Ci teraz nazwy, ale wpisz sobie w necie mleko owsiane Biedronka. Dużo dziewczyn wege je poleca i ono jest bardzo słodkie. I ono nie ma dodatku cukru, tylko jest naturalnie słodkie. Naprawdę jest świetne to mleko. Z zielonym coś butelka, coś kojarzę. Tak wyglądają iskry. Co mówisz? Go uwaga? Może go uwaga, no. Takiego? Może być. Ja sama robię mleko owsiane naprawdę łatwo. No wiem, że można sama, no, można. Ale ja też miałam próby. Miałaś próby? Daj te pieluchy. Nie, to trzeba mieć cierpliwość. No to nie dla ciebie, Kagus, jak ty nie masz cierpliwości, wiesz. Próbowałam, naprawdę Kredka do oczu z Glam Shopu Glam Bronze. Dzisiaj szybciutki makijaż, szybciuteńki i lecimy, słuchajcie, z tymi torebkami, bo pewnie czekacie na torebki, co? Będą dwie fajne torebki i dzisiaj, jeżeli wy mi tak naprawdę podejmiecie tę decyzję, jak wam się nie spodobają, powiecie odsyłaj, to odeślę dzisiaj, naprawdę. Bo jestem taka trochę rozdarta z tymi torebkami, sama nie wiem. Jaki krem nawilżający polecasz? Nie za miliony. Bardzo Ci polecam ten z Uzdrowisko. Bardzo Ci polecam z Uzdrowisko. Z tej serii bezolejowej. Jeżeli chcesz oczywiście taki lżejszy, bo mówimy o lżejszych. Jeżeli cięższy, no to fajny jest z Pariensa. Fajny jest z Bielendy, ceramidowy, żółty. Wspaniały krem. Jest chyba w dwóch gęstościach. Jest taki cięższy i lżejszy. Bardzo dobry krem. Znamy się z Kredką, nawet czesałam Kredkę na ślub. Na ten, który był w Polsce. W Wielkanoc zresztą. Podcast będzie o życiu. Będziemy gadać o życiu. A ponieważ uważam, że jak się gada tak trochę radiowo do mikrofonu, to jest troszeczkę inny jeszcze klimat niż po prostu przed kamerą. O. Dobra, kreseczki są. No i brązowe kreski muszą być, nie? Nie czarne, teraz tylko brązowe. Ja też lubię brązowe. Justyna Mazur ma świetne podcasty. Muszę sprawdzić, bo nie znam. Wezmę sobie jeszcze odrobinę tej kredki, tutaj wewnętrzny kącik, żeby tak wydłużyć to oko, zrobić takie bardziej kocie. O. Coś mi tu nie styka z tą brwią. O, dobra. Trafiłam na live, ale zaraz muszę spadać. Na cytologię się stresuję. Ola, trzymaj się. Będzie na pewno dobrze. Więcej się stresujemy, ale dobrze się zbadać i wiesz. Trzymam kciuki, na pewno będzie dobrze. Trzeba iść, trzeba się przemóc, trzeba iść. Niestety. Nie, chciałam, wiecie, myślałam, że dorosłość będzie taka, że będę robić tylko przyjemne rzeczy. Niestety nie.
robi się również rzeczy nieprzyjemne, takie jak cytologia, ale trzeba. Na tym polega dorosłość, że robimy to, słuchajcie, co dla nas dobre. Ja właśnie dostałam powiadomienie, że dzisiaj przyjdzie moja torebka worek odchylak. Od momentu, kiedy zamówiłam, zastanawiam się, czy to dobry wybór. Blanka, zostań jeszcze na tym live'ie. Zaraz zadecydujemy, czy to dobry wybór, bo zgadłaś. Dobra, jeszcze tuż. Zaraz lecimy. Słuchajcie, już kończę ten makijaż i już lecimy z torebkami. Tu makijaż to nic takiego, wiecie, fascynującego dzisiaj nie ma. TikTok rządzi się swoimi prawami. Córce już kilka razy usunęli konto, na którym wstawiała filmiki akrobatyczne i taneczne. Słuchaj, Magda, bo pewnie jest nieletnia. Jeżeli chcesz, żeby nagrywała, pozwalasz, żeby nagrywała, bo tak domyślam się, że jest nieletnia, pewnie dlatego był taki powód. TikTok jest od kiedy? Od 14 czy 16 teraz? 16 roku życia. My mieliśmy z naszymi twórcami, którzy są młodzi, również ten problem. Więc co trzeba zrobić? To trzeba napisać na profilu, że konto jest moderowane przez rodzica do momentu, kiedy dziecko nie ukończy 16 lat. Bo TikTok nie jest platformą dla dzieci, wbrew, oczywiście, że są tam dzieci, ale dzieci powinny być, jeżeli tam są, to są za zgodą rodziców, więc spróbuj w ten sposób, wystarczy w opisie to zmienić. Powiem wam, że te iskry z Glam Shopu to jest naprawdę hicior. Bardzo mi się podobają. Tuż jest Better Than Sex z Too Faced i słuchajcie, wbijamy kciuka do góry w tym momencie. W momencie, kiedy ja maluję rzęsy, wy macie czas na kciukowanie, zostawianie po sobie śladu. Live będzie oczywiście zapisany, jak zawsze. I zaraz mierzymy torebki. I zaraz podejmujemy decyzję co do torebek. Jaki tusz wodoodporny na wakacje i kąpiel w morzu polecasz? Wiesz co, jeżeli chodzi o wodoodporny, to nie wydawałabym dużo kasy, ponieważ prawda jest taka, że będziemy go używać tylko w te wakacje. Tak, jak w morzu, to wodoodporny i tak pieczą. Tak, i tak trzeba uważać. No. Także jeżeli miałabym kupić tusz wodoodporny Miss Sporty na przykład, coś takiego w ten deseń, czy Eveline, na pewno nie wydawaj dużo kasy na niego, bo będziesz go używać bardzo, bardzo krótko. Więc szkoda kasy na coś droższego. Albo Eveline, właśnie. Zdecydowanie, takie piszą dziewczyny. Dziękuję za wszystkie kciuki. Ło, mamy 420 osób! No to słuchajcie, jeszcze trochę was musi zostawić po sobie ślad. Już wyciągam te torebki tylko. Usta. Robimy usta, kawka. Danuta pisze, że bardzo lubię torebki i buty. Będzie osobny odcinek z butami. Same buty będą, ale to za jakiś czas. Natomiast torebki będą dzisiaj. Do ust będzie kredka ombre z Glam Shopu. W ogóle widziałam, że Glam Shop ma teraz, słuchajcie, jakąś wyprzedaż kosmetyków z kalendarza. Więc jak chcecie się dowiedzieć, w ogóle jakieś tam 50%? Jak chcecie, słuchajcie, zobaczyć, jak te kosmetyki się sprawdzają, jest na moim kanale odcinek z tymi kosmetykami z kalendarza. Są w kalendarzu również pędzle. Bardzo fajne, w takim zielonym kolorze, więc idźcie, to nie jest żadna reklama, po prostu widziałam przed chwilą u Hani. Idźcie zobaczyć, bo można złowić coś taniej. Córka ma 14 lat, wysłałyśmy weryfikację i tak dalej, a ono konto usunęli, nie jest to 13 lat. No to mówię ci, że musi być 16 teraz, oni zmienili jeszcze zasady. Wiesz co, napiszcie na profilu, że to jest konto monitorowane, nie, jak to się mówi, nie monitorowane, tylko? Moderowane przez rodzica. Coś takiego. Nawet słuchajcie, gwiazdy w Stanach, takie gwiazdy TikToka też mają napisane nieraz. Czy będę testować kolorówkę Spariens? Jest już test, na live robiliśmy. Możesz sobie do tego wrócić, zostawimy wam linka na dole. NYX Butter Gloss w kolorze, którego nigdy nie mogę przeczytać. Creme brulee. I tak to wygląda. Nie mam rozświetlacza. To jest jedyne, czego nie mam. Nie mam rozświetlacza, bo nie mam pod ręką swojego. Możesz mi podać, Betty. Jak już, słuchaj, tradycji musi też się zadać, musisz mi coś podać na tym live'ie. Czy twój
twój błyszczyk jest na promce w rosku. Nie, naszego błyszczyku nie ma w rosku, jak coś to w hebe. Widziałam, w kilku hebe jeszcze są. Ta brew mi się dzisiaj w ogóle nie podoba. W ogóle. Zawsze coś nie wyjdzie z tymi brwiami. O, chyba lepiej jest. Tak, jest lepiej. Dziękuję ci bardzo. Jeszcze chusteczki. Nie musisz podawać dzisiaj chusteczki. Nie zapomnij o twoim granatowym trenczu, wyglądasz mi bardzo dobrze. Dziękuję, Adriana, dziękuję. Dobra, rozświetlacz. Tak, ten najlepszy. Czasem w hebe dostaniecie, jeszcze jest na naszej stronie. Biały. Tu. Czyli mniej, bo mam ten dziubek. Troszkę jeszcze tu. Już robimy, słuchajcie, torebki. Już właśnie będę dłużej trzymać w niepewności. I jeszcze na policzki. Tak delikatnie dotykam tutaj, żeby mi się nie osypał w opakowaniu. O. Dobra, mama. No, najlepszy oświetlacz świata. Najlepszy, bo mój. Okej. Okay. Mam, dostałam od męża. Super, dobry mąż wie co kupić. Słuchajcie, torebki. Wytrę sobie tylko łapki, żeby ich nie ubrudzić. I podejmie, jak, na czym polega tutaj nasze torebkowe spotkanie? Makijaż zrobiony, ale czas był trwale. Mgiełką z NYXa. Dewy finish, czyli taki bardziej mokre wykończenie. Na czym to tutaj będzie polegało? Wy pomożecie mi zadecydować, czy te torebki zostawiam, czy nie. Ja już je wypakowałam, już je mierzyłam z różnymi rzeczami, już wysyłam do koleżanek zdjęcia i nie mogę podjąć decyzji. Pierwsza torebka, którą sobie zamówiłam, która mi się strasznie spodoba, to jest torebka z Pinko. Ona jest w ogóle praktycznie niedostępna. Ja ją zamówiłam na Modivo. Kosztowała na przecenie prawie 900 zł, więc o matko i córko. Masakra. I nie wiem sama, bo jestem troszkę zaskoczona tym rozmiarem. Jest malutka. W sensie były tam wymiary podane, ble, ble, ble. Ale oczywiście nie doczytałam. O, dziewczyny, no! Pinko słabe jakoś. Nie, mam kilka torebek z Pinko, są naprawdę w dobrej jakości. Mam też torebkę tweedową, beżową i mi się świetnie sprawdza. Piękna tam ta jest. Ale ta jest malutka, wiecie, zaraz Wam pokażę na sobie. Ona jest piękna, no zobaczcie, czy ona nie jest piękna. To jest cukierek. O, jeszcze tutaj ma takie wiszące dzyndzałki. Ona będzie piękna na lato do białej sukienki. Już Wam pokazuję w środku. I zamówiłam ostatnią sztukę, więc jak ją odeślę, to ktoś z Was będzie mógł kupić, jeżeli ktoś ma ochotę. Tak wygląda, jest leciutka, jest mała. No i właśnie jest mała. I myślę, że jest dla mnie za mała. Pinko, odsyłaj, piszecie. Śliczna. Piękna. No tutaj na pierwszy rzut oka jest piękna. Cukierek. No cukierek. Cukierek. Ja za jestem. Tylko telefon. Bogusia, cześć! Ore, ty ostatnio oglądałam twój kanał, wróciłam do twojego kanału. Cześć, kochana. To ty mi doradź, bo ty lubisz modę. No właśnie, powiem wam, że mam problem. Mam problem, bo mi się podoba, ale... Przestań na wakacje, weźmiesz telefon. Ale wiesz co, Kakus, nie o to chodzi, bo ona jest piękna, ale rozmiar, już Wam pokazuję rozmiar. Dobra, czekajcie, tylko się tutaj wyteguję. Ja wiem wszystko, dziewczyny, ale rozmiar. Czekajcie. A, więc nie pasuje do... Że mi rozmiar. Terasu, modne. Wam pokazuję rozmiar. No świetna jak nerka. No jak nerka, właśnie w tym problem. Nie. Ja jestem za. Boże, mi się tak podoba ten materiał. Jest mała, no. No tak. Ale nie wygląda. Ale tak się teraz chodzi. Weź się tutaj nie chodź. Tak się teraz chodzi. Czekajcie, muszę. Jej ma się podobać. Komu ma się podobać, Kakus? Zaraz Wam Kakus będzie pozować w tej torebce. No podoba mi się. Czekajcie, zrobię tak. Betty. Podoba mi się. Betty, widać Cię teraz tam. Trudno. Zobaczcie. Nie wiem, co zrobić, bo jest mała, jest ładna, ale chciałabym, żeby była większa. Za taką cenę? Nie wiem, odeślij. Nie. Pinko średnio piszecie. Dobra, chodź tutaj, pokaż. Pokażę Ci bez twarzy, pokaż. Zobaczycie na Kakusie, ona jest drobna. Zakładaj tę. O. O, zobaczcie. No to u Ciebie lepiej wygląda. Tak samo jak u Ciebie. Nie tak to samo. To jest taka właśnie taka nerka. I zobaczcie, bo mi Sara to wiesz, co powiedziała, no, że jak nerka. Ma się bardziej dopasowane ubranie, to lepiej wygląda, niż tak jak ja mam na przykład szeroką sukienkę. No może coś w tym jest, no. Dla Kakusa lepiej. No właśnie, do Kakusa lepiej. Kakus, ty musisz ją kupić. Ale to dla Ciebie, to dla mnie za długa. U koleżanki nie, lepiej, no właśnie. To, że... U Ciebie lepiej. U osoby drobnej lepiej, no. Na mnie inaczej. Właśnie, widzicie? Ile ona? 9 stów. Kupuję? Wrócisz torebką dzisiaj.
Średnio funkcjonalna, no. Dla filigranowej dziewczyny, dokładnie. Dla kakusa lepiej. Wszyscy. Jeszcze raz założę, słuchajcie. No nie wiem. Niby spoko, ale widzicie, u kakusa, na przykład kakus drobniejsza, niżej była. U mnie tak jest, widzicie? Na wysokości brzucha. No tak, tak, jeszcze chodzi o wzrost, że tutaj, widzicie? Kurdupa, buty zdjęła, ile wyższa. No, widzicie? U mnie jest taka... A czekajcie, jeszcze tak, ale ja tak torebek oczywiście nie noszę, ale by mi spadł, bo wiecie, ja mam spadziste ramiona, to by mi tak spadała. Moim zdaniem cute, ale jak nie jesteś pewna, to odsyłaj. Odsyłaj bez wątpliwości. Za 900 zł to kup sobie większą karę. Wiecie, już jeszcze kwestia tego, że mam tutaj niebieski strój do różowego, tak wiecie. No właśnie, ciekawek ze spodniami. Mierzyłam, też tak było sobie. Jest mała do mnie. Sprzedaj kakusowi. Za krótki łańcuszek. I myślę, że to w tym jest problem, wiecie? Myślę, że to w tym jest problem. One są ciągle podrabiane. Kurde, to powiem wam, że z tym podrabianiem to nie wiedziałam. Bo to są w ogóle teraz strasznie popularna się firma Pinko zrobiła, tak jak kiedyś Kors, nie? W tym roku kupiłaś tą jasną? Nie, to jasno, to ja mam 4 lata. Pierwszy raz ją zobaczyłam u ciebie, no oczy wykolpiły. No, tamta większa, ale zobaczcie, mam większą z tego rodzaju i jest świetna. Ja bym chciała taką, ale większą, nie? I dłuższy łańcuch. Za krótki ten łańcuch, no. Nie będę zadowolona. Macie rację, że nie będę zadowolona do końca, nie? No jak teraz nie jesteś, to nie będę. No nie jestem zdecydowana, nie? Ona się nazywa Love Baby Puff Chevron Lux Star Boucle. Love Baby. Tak. To nie jest, to nawet skóra nie jest. To nie chodzi o to, czy to skóra, czy nie, bo wiecie, i torebki Louis Vuitton nie są ze skóry. To nie o to chodzi, czy skóra, bo ja mam, mam słuchajcie, tą torebkę tylko w wersji dużej i ona jest świetna. To nie chodzi o to, czy jest ze skóry, czy nie. Że jest dużo podrób. Ja nie widziałam. Kakus ma koszulę podobną do koloru torebki i pasuje. Może sprawdzić innym kolorem sukienki. Sprawdzałam do różowej. Też wiecie, co mi chodzi? Faktycznie macie rację, że to chodzi o łańcuch. Wiecie? Chodzi o łańcuch. I kiedyś jak byłam, pierwszy raz byłam w Chanel w Wiedniu i poznałam Emilkę, jak Emilka kiedyś będziesz oglądała, to Cię pozdrawiam. Emilka mi sprzedawała moją Chanelkę wtedy. Wow, to był wydatek i nadal, wiecie, raz w życiu po prostu. Emilka mi sprzedawała torebkę i też mierzyłam małe Chanelki i mierzyłam duże i Emilka mówi tak, jesteś wysoka, jesteś dużą kobietą i mała torebeczka nie do końca. Zobacz, jak lepiej wyglądasz z większą. Czasami chcemy mieć mało gdzieś na imprezę, ale no widzisz, na Tobie lepiej. Na Tobie lepiej. Widzisz, proszę, no ja mam tylko dwie dzisiaj. Denerwują Cię jaskółki? Jezu, a dla mnie są przepiękne. Świetne są. Dla mnie ten znaczek jest tak piękny. No, no jest wspaniały po prostu. Ja to... Tu nie ma napisu chamskiego. Tu jest tylko Pinko, taki napis mały. Ja jestem wysoka, lepiej w dużych. To prawda, ostatnio szukałem czegoś na Allegro. Jest wysyp torebek Pinko za niską cenę. To nie chodzi o kolor, a o rozmiar, bo po prostu na sylwetce Karo się gubi. Łańcuch jest za krótki. Czyli kakus wraca z nową torebką do domu, pisze Klaudia. Proszę masz. Karolowi pokażę dzisiaj. Mam torebeczkę, kochanie. Wróciłam torebką. Gdyby to kosztowało, słuchajcie, 300 zł, no, bym się nie zastanawiała. No. Ale 900? Też bym za 300 wzięła. Za 300 każdy by wziął, nie? 900? 400 bym się pokusiła. Trochę za dużo, nie? Dużo. Trochę za dużo. No. Poszukam jej jeszcze, może gdzieś na Fairfetch, może gdzieś na tych stronach, gdzie są używane. Ona istnieje w ogóle w większej wersji. Była kiedyś, okay. Poszukam w większej, no. No, także słuchajcie, max 500 zł. Mi też się ptaszki nie podobają. Ojejku, a właśnie te ptaszki to dla mnie są tak śliczne. Love Lady Puff, ona się nazywa. Już, no tu masz nazwę. Love Baby Puff, Chevron. I to jest kolor Rosa Antico. Jeszcze była taka czarna, ale ta czarna mi się mniej podoba. No, jest trochę za droga, piszą dziewczyny. Betty, wysyłamy dzisiaj, odsyłamy. No. Jasno, kurczę, wykupiona rzeczywiście. Mój tata mówi na Pinko dwa gołębie. No, dobrze jest, Tyna, dobre, dobre. Dobra, i słuchajcie, druga. Torebka Hylak. I ja już mówiłam, mimo że nienawidzę worków, jestem głupia po prostu. Nienawidzę worków, a zamówiłam worek. Co cię pytało? Nie wiem, bo wiesz dlaczego? Bo jak ostatnio chodzimy na eventy, słuchajcie, to co druga dziewczyna ma tą torebkę, to jest taka nowa It Bag i ja wiem dlaczego, bo ona jest jedną z tańszych torebek Hylak. Tak jak kiedyś był modny półksiężyc, to teraz to jest modne. Taka piękna karta w środku. Te w ogóle mi się nie podobają, bo są takie sztywne. Ja w ogóle nie lubię sztywnych toreb, takich
wiecie, takich, że nie da się ich zgiąć w ten sposób. Pięknie jest to zapakowane. No i też tutaj decydujemy, zostawiamy czy odsyłamy. Piękny woreczek. Ta pinko, w ogóle wam powiem, przyszła w takim folii, że to aż nieprzyjemnie się otwiera. Jak się zamawia z tego obuwie Modivo, no nie ma tego wrażenia luksusu. Tutaj mamy to wrażenie luksusu, bo wyciągamy z woreczka i tak dalej. No i to jest nowa eatbag z eventów. To wam mówię na gorąco to, co ja spotykam. Tak wygląda. I to jest to woreczek. Piękny. I takich ja worków nie lubię, nie wiem dlaczego. Już zamówiłam. I to jest wersja chyba z... Oj, teraz wam nie powiem. To jest chyba z trusia. Tak, to jest chylak. Takie ma dno, takie jajko. Tu ma takie dwa chwosty. I jest bez zapięcia, co jest minusem. No i nie wiem, dlaczego zamówiłam. I wiecie, co mi tu nie leży? Chyba rączka też. Już wam pokazuję. Czekajcie, o tak. Już wam pokazuję na sobie. To będzie Betty bardziej w stylu. Przez worek? Nie, przez wiesz co, przez piękny print. Pamiętasz, jak ja przed pracy miałam złoty worek? Złoty worek miałaś? Taki metaliczny. Piękna, dla mnie niepraktyczna. Ona jest w stylu twojej siostry. No właśnie. I teraz tak, ten worek wygląda tak i w ogóle moim zdaniem ta rączka w ogóle tutaj mi nie gra. Nie mam pojęcia, co jest z nią nie tak. I wszystkie dziewczyny na eventach, przyrzekam wam, co druga dziewczyna ma tą torbę. Oczywiście do bardziej minimalistyczną, do garniturów, bo wszystkie dziewczyny chodzą teraz w garniturach, słuchajcie, na eventach. Naprawdę wszystkie, my z Kakusem chodzimy. To ja jedyna wystrojona w te kiece, a te dziewczyny noszą garnitury, przyrzekam wam. I właśnie ta torebka jest na ramieniu każdej dziewczyny, właśnie tak przepasana. No i nie wiem, powiem wam, czy mi się to podoba. Ona tak odstaje, widzicie, jak ona mi odstaje? Ja nie, ona nie leży. Nie leży, nie? Nie warto. No i worek. Ja mam z workiem tak, fajnie, bo sobie tutaj coś wrzucasz, telefon, portfel, ale z drugiej strony łatwo z niego wyciągnąć, nie? Ale na haka już ją nie weźmiesz. Tak jakbyś chciał tak ją. A, że tak pod na ten. No. Dziwnie leży, coś nie pasuje, jak dla mnie nie. A właśnie, dawaj Kakus, zobaczymy ten. Kosztuje 500 chyba... 590, właśnie mało jak na chylak. Mało jak na chylak. Worek tylko do ręki. Tak, właśnie ona jest tania jak na chylak. Myślę, że jest prosta do uszycia. Dajesz tutaj, czekaj, obniżę. Dajesz tutaj, pokaż na sobie. Znowu na drobniejsze osoby sobie zobaczcie. A to bez regulacji jest, już tak. Się to nie podoba? Na tobie widzisz, masz ją nisko, a ja mam ją na brzuchu, a ty masz ją na biodrze, nie? Jeżeli ja bym wypchała, to bym miała tak. No, pasuje do ciebie, pinko odsyłaj. Dobrze ktoś napisał, Karo, jesteś za elegancka na taki worek. Prawie jak w kolanach. Nie podoba mi się to. Jestem bez zapięcia nie... I dlatego ona jest, słuchajcie, dlatego ona jest taka tania. Rączka robi różnicę, no właśnie. I wiecie, że mi się nie podoba, że ten pasek jest taki lipny, nie? A jakby to było na łańcuchu, to by było fajniej? Jakby ten pasek był regulowany. Albo grubszy pasek, albo regulowany, nie? Tak. Lepszy już worek, u koleżanki lepiej, no u koleżanki wiadomo, że lepiej. Jak torba listonosza, no to prawda. Jestem na nie. Jesteś na nie? Nie. Ja też jestem na nie. Nie warto. Coś jej brakuje. Właśnie, coś. Ale zobaczcie, nie jest piękna, klasyczna, nie? Niby jest piękny ten worek, ale coś jest tu nie tak i on tak odstaje dziwnie. Skóra do tyłu, tak, ale ten pasek tak odstaje. I w ogóle tak, no nie wiem. Worek lepszy, ale też bez szału. Zostaw sobie najwyżej się odszkodasz. Wiesz co, że za 500 ponad złotych, żeby sobie tak zostawić, to chyba nie warto. Bo gdyby to była torebka za 100, za 200, może. Nawet na Kakusie średnio siedzi, o. Średnio, tak, nie podoba mi się. Nie za długa jest w ogóle dla ciebie. Prawie jak w kolanach. A weź Betty ty na ramię. Chodźcie, jeszcze Betty założę. Nie? Pokaż sobie na ramię. Jak ty założysz. Bo Betty na przykład zawsze w takim... W takim tym lubisz torebki, tak, nie? Tak, ja tylko takie. Pokaż, no tobie jeszcze. O. Jakbyś... Dziwnie, wiesz? No ja jestem plus size girl. Ale więc... wiesz co, dziwnie, nie? W teorii. Pokaż tutaj, o, z przodu. Dziwnie, nie? Mhm. Ale kurde, mówię wam, każda dziewczyna ją teraz nosi. Skąd masz koszulę, pytanie? Born to be PL, serdecznie zapraszam. Moja menedżerka was zaprasza. Odsyłaj obie w takie. No Iza napisała, odsyłaj. O, u Betty najlepiej. Justyna napisała, u Betty najlepiej. Iza została pozamiatane. Betty, dzisiaj ty bierzesz tą kakus, wiesz, tam to ja nic nie odsyłam. Dziękujemy. Nie, ten pasek nie jest regulowany i w tym jest problem, nie? Tak. No, na mnie najlepiej, bo ja jestem plus size, jestem wysoka, więc u mnie ona trochę wyżej leży. Kurde, ale mówię wam, te dziewczyny zawsze mają te garnitury i do tego ta torebka i dlatego ją zamówiłam, tak mnie trochę podkusiło. Ale mówię, co ja zamawiam, skoro ja worków nie lubię. Ale jest bardzo dobrej jakości. Jakość jest super. Dziękujemy za prezentację.
Odeślij obydwie, oddaj obie, szkoda kasy. No właśnie, trochę jak z HM-u. Myślę, że w HM-ie czy w Zarze taki worek spokojnie znajdziemy. W sensie w podobnym stylu, na pewno. W Mango na przykład są fajne torebki. O Jezu, wiecie gdzie? W Witchemie czy Wotnik za 200 widziałam podobne worki. No. Na stronie online, jak walizki teraz szukałam. Także słuchajcie, no odsyłamy, no co? Więc tutaj odzyskuję 500 za ile złotych, a tam 900 to odzyskuję 1400 zł dzisiaj. Nie, wiecie co? Premia poświąteczna. Do garnituru taka sportowa sukienka. Właśnie wiecie co, do garniturów, ale w tych nowych wydaniu, w nowym wydaniu. Dziewczyny noszą teraz takie szerokie spodnie, tak jak wam ja pokazuję, że mi w nich jest niedobrze, do mojej sylwetki. Takie szerokie spodnie, takie wielkie marynary i do tego te torebki noszą, naprawdę. Karo, fajne masz dziewczyny, no wiem. No dobrze, no fajnie, że mi doradziliście, bo właśnie miałam te wątpliwości. Mówię, wejdę na live, jak więcej osób zagłosuje, to też będę miała inny pogląd, ale też tak mi się wydawało, że ta pinko jest po prostu za mała. Stary się ucieszy, że odesłałaś. Mówi, stary, to nawet nie wie, że je zamówiłam. No, dobra. Pinko piękna, niepraktyczna, można przez aplikację sprawdzić autentyczność worek na nie. Na targu za 70 zł. No, powiem wam, nie, jestem taka nieprzekonana i dziewczyny też nieprzekonane, nie? Nieprzekonane, no bo niby fajne torebki, niby wiecie, niby modne, ale tak... Tą pinko jakby kosztowała takie 300, to bym była na okej. Okay. No, tak. Ale worek w ogóle. Nie mam więcej torebek, ja przyszłam z tymi dwoma. I też przyszłam do was, no bo one są drogie. Gdyby to były torebki z Zary, czy gdzieś tam z HM-u, ja bym się nie zastanawiała. Szkoda, że pinko mało, no. Chcecie więcej torebek? Słuchajcie, możemy zrobić, mierzymy moich torebek, które mam. Jeżeli będziecie chcieli. Powiem wam, czy mi się sprawdzają. Możemy na live to zrobić, takie mierzymy ala. Będziecie komentować, no. Tylko trochę, wiecie, wtedy ja je kompletowałam przez kilka lat. No nie, niektóre no, z 8 lat kompletuję tą moją kolekcję torebek, więc jak wiecie, podsumujemy ceny, to ja się przeżegnam, więc może lepiej nie. Bo wy mnie zaraz wyliczycie. Jakby miała regulowany pasek i była bardziej miękka i miała zamek, to byłoby spoko. Właśnie nie wiem, czy jakby była miękka, to by było spoko, bo ona, cała jej uroda jest w tym, wiecie, pomarszczeniu właśnie, że ona jest taka sztywna, nie? Gdyby była miękka, to by się zaraz spłaszczyła. Słowaka chyba nie miałoby jak? No tutaj za sztywno, może jakby tu się zapinała, nie wiem, ale wiecie, no worki właśnie nie są takie, worki nie są idealne, worki nie są niestety idealne. No jest fajnie zrobiona, to muszę wam powiedzieć, że jest naprawdę super zrobiona. Chylak ma dobre torebki. Z Chylak mam torebkę, to półksiężyc jest świetna, no do dzisiaj noszę. Super pomysł z torebkami live. Słuchajcie, no to może po prostu zamówimy torebki, nawet możemy zamówić sieciówek. Możemy zamówić link do koszuli. Wiesz co, może już nie być tej koszuli, musisz poszukać na Bornie, bo ona jest z zeszłego roku, nie? Twoja już, no. Moja jest no, z jesieni tej. Z jesieni, tak, może i nie być. Także słuchajcie, możemy zrobić jakieś, mierzymy torebek, pozamawiam Mango, Zara, jakieś fajne. I możemy pomierzyć. No. Cudny butik, bo ta nie mają, no ale tam są, no tam będzie problem ze zwrotem pewnie, nie? Dziewczyny z Love and Grace Shoes zrobią fajne torebki z Dagiem. No, to fajne mają, bardzo fajne. Torebki z Zary, ciekawe fasony. No, z Zary możemy. Możemy zrobić z Zary, możemy zrobić z Mango. Mango ma też super. Karo, całą atmosferę w mierzeniu torebek robicie wy we trójkę. Super się ogląda. No to następnym razem robimy kolejny odcinek. Po prostu zamówię wam. Zamówię nam tutaj i możemy też wam pomierzyć, jak chcecie. Jakieś inne. No, ale tutaj fajnie było zobaczyć z Zary marynarki. No, ja lubię. Może mierzymy z Betty. Możemy zrobić. Dobra, dziękuję wam serdecznie za live. Jak wam mówiłam, uciekamy na wystawę. Muszę już lecieć. Później na event. Także dzięki serdecznie za wspólne szykowanie się i za ocenę torebek. Zostawcie mi kciukaska. Koniecznie. Linki do wszystkiego macie na dole. Zaraz po live będzie. Live będzie zapisane. Życzę wam miłego dnia, miłego tygodnia. I dziękuję za wspólną, dobrą zabawę z rana. Było super. Jak zawsze z wami super. Zapisuję live i dzisiaj o 19 na moim kanale jest film. Pamiętajcie. I wczoraj też wrzuciliśmy wam vloga późnym wieczorem i w poniedziałek był film i w niedzielę był film, więc możecie sobie nadrobić na kanale, zobaczyć czego jeszcze nie widzieliście. Odsyłamy obydwie Klaudię, oczywiście. Trzymajcie się, pa, 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 pa.